Razem z Erikiem jest nas tu 18. Nie możemy dopuścić do zakażenia koronawirusem. Dosyn jest po operacji serca. Moja mama ma 70 lat. Bardzo uważamy. Tylko ja wychodzę z domu. Kupiłeś jedzenie? Tak. Dużo ludzi w sklepach? Byłem w dwóch. Przed pandemią mieliśmy opracowany system robienia zakupów. Teraz musimy kupować więcej. To stresujące. Nie można kupić za dużo za jednym razem, bo pomyślą, że gromadzisz zapasy. Mam zasadę, jedna zgrzewka na jedno dziecko. To wyzwanie. Muszę myśleć strategicznie, planować z wyprzedzeniem. Chcieliśmy przejść na nauczanie domowe. Stało się to wcześniej niż planowaliśmy, ale idzie nam bardzo dobrze. 3. Świetnie. Powiedziałeś 3. Chwileczkę, nie wszyscy naraz. Nie boję się koronawirusa. Znajdziemy sposób, żeby go zabić. To niemożliwe. Nie wdrapiesz się do nieba po drabinie. Wezmę ze sobą jedzenie. Może polecisz balonem? Nie, balon pęknie. Nasze dzieci ciągle chcą jeść. To nie ma związku z kwarantanną. W kółko jedzą i podjadają. Ja chcę czerwonego. Ja też. Nie wystarczy dla wszystkich. Mają to po nim. Kto odgadnie, w której ręce jest kamyk, będzie mógł wybrać. Kto nie odgadnie, przechodzi na koniec kolejki. Dobrze. Zgaduj. Na koniec kolejki. Na koniec. Na koniec. Wybierasz. Nasze dzieci uwielbiają jeść. Podjadają przed śniadaniem, po śniadaniu, przez cały dzień. Musimy je stopować.